verstanden, ja ich. Resümee. Ja, wir konnten mit diesem Sieg die Tabellenführung wieder bestätigen. No więc możemy po tym zwycięstwie potwierdzić nasze miejsce w tabeli. Unabhängig wie unsere Konkurrenten gespielt haben, war unser Anspruch natürlich heute das Spiel zu gewinnen. Niezależnie od tego jak grali nasi konkurenci, naszym zadaniem i celem było wygrać ten mecz. Wir wussten aber, dass das Spiel nicht einfach sein wird. Es sah zu Beginn etwas einfacher aus, aber es war kein einfaches Spiel. Widzieliśmy, że mecz ten nie będzie łatwy. Na początku wyglądało to łatwo, ale to nie było tak naprawdę tak całkiem łatwo. Ja, wir sind schnell in Führung gegangen, das ist ziemlich wichtig ist, gerade in so einem Auswärtsspiel unter solchen Bedingungen. Szybko wyszliśmy na prowadzenie i było to bardzo ważne, w szczególności przy tych warunkach atmosferycznych. Ich freue mich für Fornalte, dass heute direkt ins Tor getroffen hat und natürlich ein wunderschönes Tor, top-level, klasse Tor von Krosi. Bardzo się cieszę, że Fornalczyk dzisiaj w końcu trafił w bramkę i strzelił tego gola. No i oczywiście absolutny, taki na bardzo wysokojakościowy, jakościowa bramka Grosika. Wenn ich was unserem Team vorwerfen kann, das ist natürlich vielleicht nicht ganz angebracht jetzt in dieser Situation, aber wenn ich was Ihnen vorwerfen kann, dass wir nicht das 3:0 erzielt haben, nicht nachgelegt haben. Jeżeli mogę jakiś mieć zarzut do mojej drużyny, oczywiście może nie jest to w tym momencie aż takie logiczne, co powiem, ale jeżeli mogę faktycznie mieć jakiś taki mały zarzut, to to, że w pierwszej połowie nie zdobyliśmy gola na 3:0 i nie zamknęliśmy tego meczu już w pierwszej połowie. Zum Beispiel Grosz hat eine riesen Chance liegen gelassen. Grosik na przykład miał olbrzymią okazję, której nie wykorzystał. Und so ein Ergebnis 2:0, Halbzeit hört sich gut an, aber wir wissen, wie Fußball ist. Wir spielen gegen eine Mannschaft, die um das Überleben kämpft. Und das habe ich auch ganz deutlich auch angesprochen in der Kabine, dass das nicht reicht, was wir dann gespielt haben in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit. I taki wynik 2:0 przeciwko drużynie, która gra o utrzymanie, o przeżycie i o tym też mówiłem w przerwie w kabinie mojemu zespołowi, że musimy koniecznie zamknąć ten mecz i strzelić jeszcze trzecią bramkę i to myślę udało nam się, w szczególności w tej drugiej części, drugiej połowy zagraliśmy tak, jak bym sobie tego życzył. So kam es dann auch. Der Gegner hat in der zweiten Halbzeit ein paar gute Aktionen gehabt, waren gefährlich und sie haben den Anschlusstreffer nicht erzielt und wir haben zum richtigen Zeitpunkt das 3:0 erzielt und dann war das Spiel sozusagen schon geklärt. I moje przeczucie też się potwierdziło, ponieważ na początku drugiej połowy przeciwnik wszedł dobrze w mecz, ale na szczęście za chwileczkę padł gol na 3:0 i graliśmy tak, jakbym sobie tego życzył. Ja, das 4:0 war dann noch eine Ergebniskorrektur. Alles in allem hochverdienter Sieg. 4:0 już było taką korektą wyniku, ogólnie absolutnie zasłużone zwycięstwo. Ich muss der Mannschaft auch ein Lob tätigen oder aussprechen. Oczywiście mojej drużynie gratuluję i bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Weil wir hatten nicht die optimale Vorbereitung. Seit mitten in der Nacht kein Strom und kein Wasser mehr gehabt im Hotel. Und im Prinzip, das ging sozusagen bis zur Abfahrt ins Stadion. Das haben die Jungs hervorragend mit einer gewissen Lockerheit und auch Spaß gelöst. Aber es war sicherlich nicht eine optimale Vorbereitung. Wenn man das alles jetzt so mit einschließt, dann sage ich, gelungener Abend, sehr gute Leistung, wichtiger Sieg. Und jetzt haben wir eine lange Fahrt vor uns und ich denke auch eine fröhliche Fahrt. W szczególności muszę tutaj dodać, że no, ta nasze przygotowanie do tego meczu niestety nie było optymalne. W środku tego przygotowania zabrakło nam prądu, mieliśmy zimną wodę, zabrakło nam internetu. Także w związku z tym
Nie było to łatwe przygotowanie do tego meczu, ale cieszę się, że przy tych warunkach moi chłopcy pokazali się z najlepszej strony i ogólnie jest to dla nas bardzo dobry wieczór i ta podróż powrotna też będzie na pewno wesoła. Na pewno podsumowanie tego meczu nie będzie łatwe, bo dla nas jest jako drużyny, jako klubu bardzo trudny moment. Od miesiąca, od meczu pucharowego z Legią Warszawa, gdzie przegraliśmy w ćwierćfinale. No, przegrywamy kolejne spotkania, oczywiście gramy z drużynami z czołówki, ale to jak gdyby nie tłumaczy jakby naszej postawy, szczególnie dzisiaj, bo też wiemy, że Pogoń przyjechała do nas jako lider, ale też wiemy, że mamy swój potencjał i mam takie wrażenie, że my w ostatnim miesiącu tego potencjału swojego nie wykorzystujemy. Jeżeli spojrzymy na to, co się działo właśnie przed pucharowym meczem z Legią Warszawa, to było 14 spotkań i w tych 14 spotkaniach była tylko jedna porażka. Także to jest dowód na to, że można tak pracować, że można grać, jak przecież remisowaliśmy tutaj z Lechem, remisowaliśmy z Rakowem i wydaje mi się, że ten potencjał można wykorzystywać. Niestety ten mecz pokazał, że coś niedobrego z nami się dzieje, bo oczywiście mieliśmy plan na to spotkanie i można założyć, że te pierwsze 10 minut w jakimś stopniu były takie momenty, że można było być zadowolonym, bo nieźle mieliśmy takie wykonstruowane akcje, gdzie był stały fragment gry, to my mieliśmy pierwszy stały fragment gry, niestety źle zagrany, później taki był moment na odbiór piłki, odebraliśmy fajnie piłkę w środkowej strefie, podanie do Damiana Gąski i no właśnie, taki od tego momentu zaczęło się dużo takich sytuacji, kiedy nawet jak odbieraliśmy, to za wolną piłkę kierowaliśmy do wyższej strefy albo do kolejnego zawodnika. I wydaje mi się, od tego momentu daliśmy się Pogoni zepchnąć na własną połowę. Zbyt głęboko graliśmy, zbyt mało agresywnie i można powiedzieć, że tą pierwszą połowę oddaliśmy tak jakby za darmo Pogoń. Moim zdaniem, oczywiście w składny dla siebie sposób, ale my niewiele przeszkadzaliśmy, niewiele zrobiliśmy, żeby tych bramek nie stracić. Nie można było być zadowolonym z pierwszej połowy, dlatego też były w przerwie 3 zmiany. Uważam, że po przerwie drużyna wyszła właśnie z nowymi 3 zawodnikami i wydaje mi się, że to był niezły moment, te 15-20 minut drugiej połowy. To uważam, wróciliśmy do meczu w sensie gry. Potrafiliśmy odbierać piłki, potrafiliśmy zepchnąć Pogoń na ich połowę i dowodem na to była akcja, gdzie Krykun dogrywał w pole karne i Lokilo strzelił w poprzeczkę. To był taki moment, gdzie mogliśmy złapać kontakt na 1-2 i wydaje mi się, że kluczowy moment już w całości finalnie, no to taki moment, kiedy byliśmy przy piłce, kiedy Szymon Drewniak zagrał do środka piłkę, Pogoń ją, tą piłkę przechwyciła, skontrowała nas i można powiedzieć, że bramka na 3-0 praktycznie zamknęła emocje, zabrała energię. Było widać w zawodnikach już taką namiastkę zrezygnowania. Próbowaliśmy jeszcze 2 kolejnych zmian, niestety kończy się 0-4. Pogoń mogła to podwyższyć, nie ma co się czarować. Była zdecydowanie lepszym. Trzeba też docenić drużynę Pogoni, że prowadząc 4-0 cały czas miała w głowie to, że jak broniła się na własnej połowie, to wracała i umiejętnie całym zespołem grała dosyć agresywnie, odbierała piłki i starała się nas wypunktować z kontry. Zresztą widzieliśmy to w końcówce spotkania. Także no, trudny moment, bardzo trudny moment. Wiadomo, że teraz w szatni jest sporo takich, no, takich emocji, które na pewno nie budują, które nie mobilizują do tego, co dalej, ale no, sport jest taki, że matematyka jeszcze nie zamknęła Górnikowi drogi do utrzymania. Oczywiście wiele osób powie, że to już nie ma co bajek opowiadać, ale ja tak na to patrzę, że dopóki matematyka, to klub przede wszystkim musi myśleć o tym, żeby wszystko zrobić, żeby do samego końca dać kibicom namiastkę tego, że ta drużyna walczy, że ona
stara się przede wszystkim grać na miarę swojego potencjału, bo ja często zawodnikom powtarzałem, że my jako drużyna na papierze nie będziemy porównywać się do potencjału Pogoni Szczecin, Legii Warszawa, Lechii Gdańsk i wielu innych drużyn, ale też powtarzałem, szczególnie na jesieni, w takich trudnych momentach, że mamy swój określony potencjał. Jeżeli jesteśmy w stanie go w określony sposób wykorzystywać jako drużyna, która gra w sposób taki całościowy, która tworzy monolit, to jesteśmy w stanie punktować i wygrywać też mecze w Ekstraklasie, co udowodniliśmy na przełomie listopada, grudnia, czy też po starcie sezonu w lutym. Od miesiąca jesteśmy w dołku i teraz trzeba właśnie zastanowić się przede wszystkim, w jaki sposób tutaj temu zaradzić.